dzisiaj zabawimy się w piekarzy i upieczemy chlebek. Tak, upieczemy chlebek. Pomożecie mi troszkę? Tak. Bo sam mógłbym mieć kłopot. Chlebek pieczemy z czego? Kto wie? Ja! Z mąki! Z mąki. A mąkę robimy z czego? Kupujemy w sklepie najczęściej. Mamusia kupuje w sklepie. Ale wcześniej skądś ta mąka się musiała wziąć. Ja wam tu podpowiem. Zobaczcie, tutaj mamy takie... Co? Ziarenka! Ziarenka. To są ziarenka, proszę bardzo. Można sobie zobaczyć, dotknąć. To są ziarenka. Można nawet spróbować, bo one są jadalne. Nie są za bardzo smaczne, ale można zobaczyć, jak wyglądają. Nie chcę. Nie chcesz, dobrze. A ty chciałabyś zobaczyć? A ja go zjem. Możesz. To są ziarenka pszenicy. I z tych ziarenek pan młynarz robi mąkę. Sypuje ziarenka do młyna i we młynie mieli te ziarenka na taką mąkę. I z tej mąki dopiero piekarz robi chlebek, tak? Sama mąka nie wystarczy, żeby zrobić dobry chlebek. Potrzeba jeszcze do mąki wody. No i żeby było smacznie, to potrzeba jeszcze sól. Pieprzu. Nie, sól. Tylko sól będziemy dzisiaj dodawać do chlebka. I potrzebujemy jeszcze coś, co spowoduje, że ten chlebek nam urośnie. Że taki się zrobi pulchniutki. Dobry chlebek piecze się na zakwasie. Kwas. Brzmi źle, prawda? No bo... Ale on jest bardzo smaczny. Jak się zrobi dobry zakwas, ale niestety zakwasu nie sprzedają w sklepie. Trzeba go zrobić samemu. Dlatego najpierw zaczniemy dzisiejszą naszą pracę od zrobienia zakwasu. Mamy tutaj słoiczek. Do tego słoiczka trzeba wsypać 2 łyżki mąki. Igorek wsypie 1 łyżkę, proszę bardzo. O, taka mała była, jeszcze trochę, jeszcze 2 wsyp. O tak, ślicznie. Kto drugi następny? Ja! Dobrze, proszę bardzo, wsypujemy kolejną łyżkę. Tak, jeszcze troszkę, bo taka była niepełna. O, teraz już jest bardzo pełno. I do tej mąki trzeba dolać troszeczkę wody. Ja. I teraz Paulinka wleje troszkę wody. Dobrze? Paulina ma. Paulinka, przytrzymam, żeby ci się nie wylało. O, 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 o. Już. Dziękuję. I teraz tą mąkę musimy dokładnie wymieszać. Ja. Każdy po kolei będzie mieszał troszeczkę. Kto będzie chciał, nie musi, ale można. Mieszamy. Mieszamy, tak. Ja pierwsza. Teraz Malinka. Ja teraz. Nie wyjmuj łyżeczki. Proszę bardzo. Mieszamy, tak żeby nam się zrobiła taka gęsta masa. I tak mamy wymieszaną mąkę z wodą. I teraz tą mąkę trzeba zostawić tak jak jest w słoiku. Trzeba ją przykryć taką ściereczką i zostawiamy do następnego dnia. A w tym czasie w słoiczku zaczyna się coś dziać. Pojawiają się bąbelki. W kilku dniach zaglądamy do naszego słoiczka i powąchajcie, co tam się zadziało? Pachnie tak samo jak przedtem? Nie, inaczej pachnie. Tak, i zapaszek jest kwaskowy i mamy tam takie bąbelki. Mąka z wodą zaczęły sobie bąbelkować. I taki zapaszek jest ostry. Nie mamy takiego ładnego jak na początku, ale właśnie taki ma być, bo ten zakwas pomoże nam, żeby wyrósł piękny chlebek. Przelejemy ten zakwas do miseczki. O. Mąkę to ja będę sam. I teraz zobaczcie, mamy tutaj 3 rodzaje mąki. Po to, żeby chlebek był smaczny, to mamy taką ciemniejszą mąkę, jaśniejszą mąkę. Ostrożnie. I dosypujemy tutaj mąkę. I tą najciemniejszą też mamy. Najpierw Paulinka wsypie troszeczkę, a potem Igorek, tak? Tak. Dobrze, Paulinko, teraz daj tutaj Igorkowi, a ty będziesz wlewała wodę, prawda? Ale do wody jeszcze musimy dodać soli. Dodamy soli. O. Tą sól pomieszamy.
biała. Biała sól jest. Tą sól pomieszamy. Dobrze, miseczki zabieramy. I teraz dolewamy wody, ale powolutku dolewamy wody. Powolutku dolewamy wody. Wolniusieńko, wolniusieńko, wolniusieńko. Poczekaj, poczekaj, już nie lej. Teraz musimy to dokładnie rozmieszać. I pięknie dzieci mieszają, żeby się to ciasto ślicznie nam wyrobiło i żeby nam chlebek pięknie urósł. Trzeba być cierpliwym, żeby zrobić dobry chlebek, to trzeba być bardzo, bardzo cierpliwym. Wtedy nam wyjdzie bardzo smaczny. Noś. I teraz to ciasto musi postać sobie w słonecznym, ciepłym miejscu, aż nam pięknie urośnie. Jesteśmy w kuchni Caritas. Nasi koledzy i koleżanki dzisiaj w południe przygotowali ciasto na chleb. I teraz mamy bardzo ważne zadanie. Ciasto wyrosło i mamy je umieścić w piekarniku po to, by upiec. Potem, kiedy zostanie upieczone, pokroimy je w kromki i podzielimy się z tymi, którzy chleba na co dzień nie mają albo mają za mało. Pomożecie mi? Super. To bardzo liczę na tę pomoc. Poproszę Was, żebyście wzięły delikatnie foremkę z chlebem i przeniesiemy ją do piekarnika tak ostrożnie, żeby nic nam nie wyleciało. O, teraz zaczekajcie, otworzymy i ja teraz to przeniosę do pieca. O, tu już ma bardzo cieplutko, 240 stopni i zaczynamy pieczenie. Mam nadzieję, że się wypiecze pięknie, chrupiąco na złoty kolor i będziemy mogli potem spróbować owoców naszej dzisiejszej pracy. Bardzo Wam dziękuję za pomoc. Dziękuję. I do zobaczenia, jak chleb się upiecze. Nasz chlebek chyba się już dopiekł. No, spędził ponad godzinę w piekarniku. Zobaczymy, co tam się udało wypiec. O, jak tu gorąco. Para leci i temperatura wysoka. Musicie sprawdzić teraz, czy on już jest gotowy. Mam nadzieję, że się wszystko udało. Pachnie? Tak. Jakie gorące, słuchajcie. Au. Może jednak w rękawiczkach, bo to jednak prosto z pieca. Ale wygląda na to, że się upiekł, że wyrósł i wysypiemy go teraz z tej foremki, żeby nam ładnie tutaj wystyk. W dniu dzisiejszym jest prowadzona ogólnopolska akcja przez Caritas w całej Polsce. Kromka chleba dla sąsiada. I dzieci, ponieważ są naszymi sąsiadami, to przyszły właśnie do Was z chlebem, z kromką chleba. Ale ta kromka chleba to jest tak naprawdę okazja do tego, żeby się spotkać, żeby porozmawiać. A ja wiem, że nasi seniorzy byli na wycieczce w środę. Może ich zapytamy, gdzie byli, co? Tak. To zapytajcie ich, gdzie byli. Proszę bardzo. Gdzie byliście? Gdzie byliście w środę? Powiedzcie. Opowiedzcie nam, gdzie byliście. W Klukach. W Klukach. To jest takie gospodarstwo agroturystyczne. Jest dużo stawów. Stawy są podzielone groblami różnymi. Na te groble są, do nich się dochodzi. A tak, widziałyście w telewizji Sopot? Mole takie duże, tak? To tak? To takie duże mole są w Klukach zrobione. I po tym można chodzić. Ale powolutku i ostrożnie, bo można spaść i bul zrobić. Do wody. Do wody. Tak oto upieczony chleb przez dzieci ze świetlicy Caritas Archidiecezji Łódzkiej stał się pretekstem i okazją do spotkania z sąsiadami. Tymi najbliższymi sąsiadami dla nas są seniorzy z domu dziennego pobytu. Kromka chleba, ogólnopolska akcja Caritas, która jest prowadzona
21 i 22 września w sklepach Biedronka. Zapraszamy do tego, aby podzielić się produktami żywnościowymi, które są przekazane najbardziej potrzebującym naszym bliskim sąsiadom. Ale zachęcamy także do tego, aby rozejrzeć się wokół siebie, popatrzeć, czy może właśnie w naszym sąsiedztwie, gdzieś w bliskości, nie mieszka ktoś, kto potrzebuje naszej uwagi, troski, czasem chwili spotkania i życzliwej rozmowy. Kromka Chleba to także takie spotkania, życzliwe, otwarte, z uśmiechem.